Tak to jest, jak się nie czyta kandzi wszystkich. Dojechałem gdzieś pomiędzy górami, droga zamknięta, no i muszę teraz zawracać parę kilometrów. Piękna okolica. Witam serdecznie na kolejnej górskiej przygodzie. Dziś moim celem jest góra Hiko, która tu jest położona w zupełnie przeciwległym rejonie do poprzedniej górskiej przygody, czyli góry Sobo. Góra Sobo jest położona na południowym krańcu prefektury Oita, dokładnie na granicy prefektury Oita, Miyazaki i Kumamoto. Natomiast góra Hiko leży na północy, przy granicy z prefekturą Fukuoka, w zasadzie już po stronie prefektury Fukuoka. Jest to bardzo ciekawa góra, nie jest mega wysoka, bo zaledwie 1199,5 metra najwyższy jej szczyt. A mówię najwyższy jej szczyt, ponieważ ma trzy wierzchołki. Wszystkie trzy mam zamiar dzisiaj zaliczyć. Najwyższy z nich ma 1199,5 metra. Góra jest bardzo ciekawa. Jest uznawana za świętą górę, miejsce mocy również od wieków, ponieważ mieści się tu wiele świątyń, między innymi na wierzchołkach, nie pamiętam na wszystkich czy na dwóch tylko, ale na szczytach też są stare świątynie. Będziemy mogli dzisiaj podziwiać sporo pięknych miejsc przy okazji tej górskiej przygody. Zapowiada się wspaniale. Jak widzicie, jestem dzisiaj przygotowany, okamerowany z każdej możliwej strony, ponieważ mają tu być podobno odcinki wymagające wspinaczki dwuręcznej. Aby tu dotrzeć, musiałem pokonać 100 km górskimi, krętymi drogami. Mniej więcej połowa drogi to była naprawdę już wijące się wąskie drogi w górach, więc zajęło mi to ponad 2 godziny. No dobrze, moi drodzy, to dochodzimy do pierwszej świątyni, zaraz tutaj przy parkingu. Ależ tajemniczy, wspaniały klimat tutaj. Jak jeszcze byłem na dole i zmieniałem buty, przygotowywałem się, to słyszałem tutaj jakieś tajemnicze odgłosy dochodzące z tej świątyni. Nie wiem, czy to jakieś obrzędy się tu odbywają. Widzę tutaj. Ale wspaniałe miejsce, już wiem, że no, to ta świąta góra znajduje się też na liście. Zdaje się 100 najlepszych gór Kyushu. Więc musi być ciekawa. Parking jest tam. Teraz muszę odnaleźć ścieżkę, którą kontynuować będę na górę. Spójrzcie, tego typu właśnie formacje skalne, takie strome, wysokie tutaj dominują w tym rejonie. Też jak widzicie, zeszłoroczne, nieważne amulety ludzie wyrzucają do spalenia. Domyślam się, że to jest
miejsce startowe tutaj, tędy. Jeszcze tutaj na chwilkę, tutaj jakiś jest łańcuch, czyli rozumiem, że nie chcą, żeby tam wchodzić. Możliwe, że to jakieś święte źródło tam się mieści na przykład. Tak, to tędy, w tędy maszerujemy. No nie zdążyłem, wiecie, doczytać wszystkich szczegółów, moi rozumiem, mianowicie widziałem na zdjęciach, że tutaj na trasie znajduje się duża część trasy, to są tego typu właśnie jakby pradawne stopnie. To wygląda mi na coś w rodzaju schodów, które z Marysią w czasie jednej przygody mieliśmy okazję obserwować. Grunt jest mokry, jest dosyć stromo. Tak, tutaj mamy trasę. Tutaj z tej kamery zamontowanej na moim plecaku będę od czasu do czasu robił jakieś ujęcia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno tu jest głos o wiele gorszy, więc nie wiem, czy się będzie to nadawało później. O, ale jest klimat. Wyłączyłem na chwilę kamerę, ale okazało się, że musiałem włączyć szybko ponownie, ponieważ klimat tej góry już od samego początku sprawia, że jest niesamowicie. To jest cudowne, że w obrębie jednego kraju, w tak niewielkich odległościach, są tak niesamowite różnice. Ha, coś wspaniałego. Już mi się strasznie podoba. Jestem tu dopiero kilkanaście minut. Ciekawostka, widzicie? Szlak prowadzi dokładnie po strumieniu górskim. Strzałka tędy. Więc jeśli jest więcej wody, to oczywiście szlak jest nieczynny. No ale dzisiaj na szczęście nie ma jej aż tak dużo, więc da się przejść. Takie skały wyłaniające się stojące pionowo. Tutaj jest rozgałęzienie pierwsze, tędy idziemy do na szczyty, a tutaj jest droga do miejsca, skąd zaczyna się wspinaczka. Tam pomiędzy tymi klifami, tak jakby na drugą stronę. I tam później jest takie miejsce widokowe, do którego się można dostać i z pionowym, ale to pionową przepaścią w dół bardzo wysoko. Z niesamowitym widokiem na okolicy całą. Ale też no, wspinaczka tam jest bardzo ciężka. Widziałem to w internecie u jednego człowieka. Po łańcuchach cały czas i bardzo, bardzo ślisko jest i stromo. Więc po pierwsze, to jest temat w sumie właściwie na osobną przygodę. A po drugie, jest ślisko dziś nadal, więc to niebezpieczne są takie zabawy dzisiaj. Dlatego dzisiaj idziemy tam, gdzie zaplanowałem, do góry. A tutaj kiedyś przyjadę na pewno, żeby tam wejść, bo sama wspinaczka tam po tych pionowych łańcuchach i ten widok później końcowy efekt jest niesamowity. Warto to zobaczyć. Tak, no tak to wygląda, jakby przed wiekami została tutaj ułożona droga z tych kamieni. No, skoro są na szczytach tam świątynie, no to zakładam, że po to właśnie były te drogi tu
przygotowane. Cały czas są te strome skałoschody. I no jest dosyć stromo. Tego typu skały. Tutaj jest klimatycznie niesamowicie. Skała mocno pochylona. Tutaj wygląda na to, jakby zostało tylko wyrąbane, wyciosane przejście. Chodźmy tam na górę. Tutaj jeszcze taki moment nieco trudniejszy, gdzie w sumie te liny są już przydatne, ale jeszcze niekoniecznie. Jest też łańcuch. Nawet tutaj doszło do dewastacji, tak myślę. Więc zrobiono tutaj taką kładkę drewnianą, schody drewniane, aby ułatwić wejście. Taka historia. Otóż zakładam, że kiedyś tędy trzeba było się wspinać po tych skałkach, a teraz nowy metalowy mostek tam został zrobiony i tędy droga wiedzie. Ale tu jest bagno straszne. Będę musiał... Tak, i drabinka. I te skałki, więc tu będę musiał używać dwóch rąk. No, taka historia. Tak, tutaj był pierwszy poważniejszy moment, tam na dole przy mostku. Przed mostkiem jest taka stroma skała. No i tutaj drugi odcinek. Zobaczmy, co dalej na nas czeka. Aha. No tutaj będę musiał chyba jednak zrezygnować z tej kamerki, bo widzę, że jest już coraz bardziej tak stromo. A po takim odcinku, gdzie cały czas było mocno stromo i trzeba było wspinać i należało używać dwóch rąk, nadszedł taki krótki teraz tutaj odpoczynek. Wydaje mi się, że być może nie jesteśmy aż tak daleko od szczytu już tak naprawdę. Myślę, że z tego, co na mapie obserwowałem, dzisiaj też używam aplikacji Yamap, to te trzy szczyty są na bardzo zbliżonej wysokości, więc myślę, że jak dojdziemy do pierwszego, to już będziemy sobie tak grzbietem mniej więcej spacerować, coś takiego. I 800 do świątyni, z której zaczynaliśmy, czyli taki półmetek powiedzmy. Tędy droga idzie, ale dam tu dwa kroki, zobaczyć, co tu się dzieje z tej strony.
No, wygląda na to, że to jest stołówka dzików. Jest mocny zapach i zryte wszystko. Tak, tutaj jest mocny spadek w dół w tym momencie. A tam widzę, że się świątynia już pierwsza wyłania za rogiem. Tak, moi drodzy, oto jesteśmy na pierwszym szczycie góry Hiko. Pierwszym z trzech. Jest to wierzchołek północny, czyli Kita z japońskiego północ. Drugi wierzchołek to będzie ten główny Naka, czyli środkowy. I później będzie Minami południowy. 1192 metry. I tu jest pierwsza świątynia, mała dzinja, właściwie taka kapliczka jakby. O, proszę. Być może to jest teren, gdzie jakaś pradawna świątynia tutaj była. I ta jest widać, że nowa oczywiście, więc może to jest święty teren, na którym po prostu została teraz nowa postawiona. No dobrze, ocapnę tu chwilkę i będziemy kontynuować sobie dalej. Tutaj jest pierwszy wierzchołek. Później drugi, podobno pół godzinki według Yamap. Kontynuujemy zatem. Jakaś jedna pani młodsza już wraca. A, konnichiwa. Masę. Czyli tutaj za rogiem, wychodząc za tamtej góry, już widać świątynię na szczycie środkowego wierzchołka tej góry. A następny to jest ten południowy, o którym mówiłem już bardzo blisko, więc... O, tutaj Bożek Wąż. Hebi. Teraz jest taki spacer w dół trochę. Nie wiem ile na oko tutaj, 50, może 100 metrów. Później znowu będziemy wchodzić w górę na ten środkowy szczyt. Fajne to jest, że już widzimy w oddali ten szczyt i możemy go cały czas obserwować idąc. Widzimy cały czas nasz cel. To jest fajne, rzadko się to w sumie zdarza do tej pory. Kiedy wchodziłem na góry, tak jak podejrzewałem, ta siatka tutaj, ogrodzenie cały czas z prawej strony jest przeciw jeleniom, aby tutaj nie wchodziły, ponieważ jelenie, zwłaszcza zimą, lubią obgryzać korę, dewastują. Tego tu widać dużo suchych drzew też w tym regionie. A na tamtym wierzchołku widzę kilka takich totalnie dużych i suchych drzew w odstępach. No ale i tak mimo wszystko, mimo siatki tu przychodzą. Jest kupa jelenia. Wierzchołek północny teraz możemy obserwować. A tutaj, tam gdzie podchodziłem do krawędzi, faktycznie tutaj widać jaki jest duży spadek pionowy tego klifu. Ależ tak bajkowo tu jest. Nie deptać roślin. Szanuj zieleń, bo śnie jeleń. Znacie takie przysłowie? Nie wiem, 300 metrów. Stało. Tu będzie troszeczkę pod górkę teraz. No, jednak będzie bardziej stromo. Oto dochodzimy do momentu, gdzie zaczyna się coś takiego. Więc następuje zmiana kamery.
Tak. Strzałka pokazuje jedyny możliwy kierunek do góry. Jest drabinka. Drabinki zawsze mile widziane. Dotarłem, moi drodzy. Widzę, że już tutaj trochę osób dotarło przede mną. Męciła. Tak jak mówiłem, trzy szczyty góry, więc na Kadakę, tu gdzie jesteśmy, Minami Der, Kitadake Der. Tutaj jest piękny słup. Dużo większy niż zwykle na szczytach gór. 1199,5 metra dokładnie. Chodźmy najpierw zobaczyć tam dalej, a później rozbiję tutaj biwak. Będziemy gotować nudle. Tak, toalety są tutaj, takie małe schronisko. Na wypadek złej pogody można się tu schronić pod wiatą. Ktoś muszlę zostawił. Dobrze, chodźmy na zobaczyć świątynię i do ostatniego szczytu. Widzę tu jakiś budynek stary też. Opuszczony, nie wiem, być może stare schronisko, które to było kiedyś, dawno. Ja muszę zbadać tego typu rzeczy oczywiście. No i tutaj z jakiegoś powodu to zbocze wygląda, jakby były sporo starych drzew, widzicie, i zupełnie uschniętych. Ciekawe, czy to zwierzaki zdemolowały, czy... jakiś tajfun na przykład. No a tutaj ta chatka, tak, to była jakaś stara toaleta, myślę. Stare schronisko tutaj było i tam pozostało nowe wybudowane. To drzewo niesamowicie wygląda, olbrzymie, a niestety uschnięte. Chodźmy w takim razie zobaczyć. No te schody pamiętają lepsze czasy. No, świątynia jest trochę zdemolowana, to widziałem na zdjęciach wcześniej. Więc prawdopodobnie nie jest w użytku w tej chwili. No tak, stoi na szczycie góry, więc kiedy przychodzi tajfun, no to wiadomo, co tu się działo. Ciekawe, czy coś z tym będą robić, czy nie. Być może za mało osób tu przychodzi, żeby się opłacało im to robić. ごめんなさい。どうぞどうぞ。中に入ってください。あ、行きます。じゃあ。すいません。じゃあね。はい。お疲れ様です。はい。 Wyjątkowa sytuacja. Rozmawiałem z
parę staruszków, Japończyków. Pani mi otworzyła drzwi, sama zachęciła, żeby wejść do środka. To jest zadziwiające, bo zwykle Japończycy wręcz przeciwnie, odradzaliby. Skoro jest niebezpiecznie, no jest, no tutaj widać, że na przykład ta strona już jest po skosie, trzyma się na... No i tak jak się spodziewałem, no pan mówi, że ponieważ tajfuny i wiatr tutaj na szczycie, no to dlatego to wszystko tak wygląda, jak wygląda. Niestety ciężko. Ciężko na szczycie utrzymać taki budynek. No dobrze, to chodźmy w takim razie do tej ostatniego, do ostatniego szczytu. Jeszcze z tej strony rzućmy okiem. O, z tej strony była większa dymolka jeszcze. Tutaj tak doszło do większej dymolki niestety. Tak się to przedstawia. Tutaj jest mnóstwo, myślę, że też fragmentów drewna w tej świątyni. Nie ma tu węży. Nie ma. Okej. Okay. Tak, no w czasie tajfunu to musi to być nieźle. No, fragment blachy z dachu. Bo tutaj widzicie, co się dzieje. Tu musi wszystko fruwać dookoła. W czasie tajfunu. Kawałki nawet betonu aż tutaj wisi na skraju. No i tam mamy północny szczyt. Północny wierzchołek. Dobrze. Idziemy w takim razie zaliczyć już pełnię góry. Bardzo fajna jest ta aplikacja Yama, polecam serdecznie. Jeśli akurat mieszkacie w Japonii albo przyjeżdżacie pochodzić po górach, to polecam. Bardzo dobra jest. Jest w wersji bezpłatnej. Można mieć dwie mapy jednocześnie na miesiąc. Tylko że to jest tak, że na przykład dowolną górę z Kudziów chcecie, to po ściągnięciu mapy są już wszystkie, na przykład góry Kudziów od razu, ponieważ to są blisko siebie. Także świetna sprawa. No a jak chcecie więcej, jeszcze dodatkowe różne tam opcje są, ubezpieczenie nawet górskie, włącznie z opłaconym helikopterem w razie potrzeby i inne rzeczy, to wtedy trzeba wykupić sobie wersję premium. I są te wszystkie dodatkowe bajery. Tutaj z kolei takim grzbietem przez chwilę się przechodzi. Z jednej strony jest stromo w dół i z drugiej to jest tylko taka ścieżka, ale nie jest zbyt wąska. Natomiast tam jakąś górę widać, która jest idealnie w kształcie trójkąta, taka ze szpicem. No i tam ten pierwszy wierzchołek. Raz, dwa i trzy. Jak wam się podoba moja nowa czapka, świeżo co zakupiona. Dopiero co nadeszła pocztą z Chińskiej Republiki Ludowej. Więc pierwszy raz mam okazję założyć na wycieczkę górską. No a to po raz pierwszy, kiedy możemy jednocześnie widzieć dwa szczyty. Moi drodzy, docieramy w takim razie na wierzchołek południowy. Jest brama Tori, jest kapliczka. Tysiąc 99,5 metra. Ławeczka nowka, sztuka, widać, że dopiero co
została tu zamontowana. Ale dlaczego, powiedzcie mi, ktoś zostawia tu butelki? To jest niesłychane. Tutaj najwyraźniej też kiedyś była jakaś świątynia, ponieważ są fundamenty, resztki podmurówki są tutaj widać. Albo jakieś schronisko, no jedno z dwóch opcji. Widzicie? Są tutaj fundamenty, więc wcale nie takie jeszcze nawet najstarsze, wydaje mi się, że czy może też budynek drewniany, no i uległ zniszczeniu w czasie tajfunów. A tu z kolei mamy nieco starszą ławeczkę, która już pamięta lepsze czasy. Zabytek klasy zerowej. Tutaj deskę jedną położymy na tym. Dzięki temu można siedzieć. No i tablica, na której już nic nie widać. Ten szlak z kolei z innej zupełnie strony. To Park Narodowy i tu jest dużo różnych szlaków przecinających się. No ja akurat wybrałem taki najbardziej chyba znany, z którego jest bardzo ciekawa ta trasa, zwłaszcza ten początek malowniczy. Tak, więc góra Hikodake, wszystkie trzy szczyty zdobyte. Teraz odsapnę tu chwilkę, napiję się wody, wracam na główny szczyt. Proszę bardzo, tak jak się spodziewałem, wszystkie stoliki wolne, więc teraz czas na dyrektorskie nudle i kawkę, a później wpadłem na pewien pomysł, że wrócę inną trasą dookoła. Wcześniej początkowo wydawało mi się, że to będzie dużo dalej, ale ponieważ tu jest łatwiejsza trasa, wcale nie będzie tak dużo dłużej. Przyszedłem z tego parkingu. Pierwszy szczyt, drugi szczyt, gdzie jesteśmy teraz, trzeci. Ale odbiję tutaj schodami, tak jak tam panie szły. I później tu jakoś tędy i powrót tędy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziś na obiad coś takiego. Super Capu Max, czyli mam swoją ulubioną firmę tego typu nudli, które, no wiadomo, nie jadam tego zazwyczaj w domu. Rzadko się zdarza, czy w pracy. To są idealne rzeczy na wypady górskie. Rozpieczętowanie banderoli. Na razie bezzapachowo. Jest sporo makaronu. Jedna torebka z suszonymi gadżetami, które to wsypujemy od razu. No to rozumiem, że później, jak już się... Nudle gotowe. Takie dosyć grube są, duże. I wszystko na to wskazuje, że to jest taki ramen typu miso, bo jest taki brązowy kolor. Teraz zobaczę, jak smakuje, na razie gorący. Woda na kawkę już się oczywiście gotuje. Do tego jeszcze dzisiaj power balance,
batonik energetyczny, dwa batoniki. Woda się gotuje na kawkę. Do zobaczenia później. Nudle były bardzo dobre, jakby Was to interesowało. Kawka jak zwykle oczywiście też. Czas na ewakuację. Jeszcze ostatnie spojrzenie z tej strony. No, mgła niestety ogranicza widoczność do, nie wiem, parunastu kilometrów, myślę. Tu jest słońce, jest niby pięknie, ale tak naprawdę nie można podziwiać odległejszych. Nie widać gór Kudziu, nie widać Aso. A z tej perspektywy bardzo byłem ciekaw, jak będzie je widać stąd. Bo jesteśmy teraz z kolei zupełnie innej strony, jak już wspominałem. Schodzimy inną trasą, więc wracam tam na górę, znowu koło świątyni i tymi kamiennymi schodami będziemy schodzić w inną stronę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Schodzę, jak zostanie mi czasu, bo tak naprawdę nie wiem, co się kryje przede mną, idąc tą trasą. Więc jak zostanie mi czasu, to gdzieś po drodze przycupniemy jeszcze na jakieś loty. Dużo takich połamanych drzew. Tu muszą solidne wiatry hulać na tej górce. Wow, ale musieli sobie zadać ludzie trudu, budując te schody, wyobrażacie sobie. Nie było helikopterów, jak to budowali, myślę. Potężne pnie drzewa. Można tu napotkać od czasu do czasu. Ciekawe, czy one tu powaliły się na tą drogę, na te schody, czy po prostu ktoś się tak obciął te drzewa i wrzucił. O, tutaj kolejne, no to trochę mniejsze. I tu obok mnie cały czas tak jakby właśnie uschnięty las. No, dodam jeszcze, że wchodzenie tędy byłoby ciężkie po tych stopniach, a jednocześnie myślę, że mniej atrakcyjne. Więc wchodzenie tamtą trasą, którą wchodziłem, było znacznie ciekawsze. Były te ciekawe elementy wspinaczkowe. Tutaj jakieś kapliczki też są. Dochodzimy do kolejnego. Widzicie, cała ta trasa, którąkolwiek drogi by nie wybrać, jest bardzo urozmaicona. Dużo ciekawych rzeczy na trasie. Świątyń. A tam jest duże ujęcie wody. O, to jest piękne w tym oświetleniu. O, tutaj jest ładna świątynia stara. Taka mała rindża. Wygląda bardzo ładnie. Drewniana. Oczywiście, jak to bywa w takich... O, pięknie wygląda. Uwielbiam taki klimat. O, czyli tu jest napisane, że 12 rok Tempio, czyli 740 rok nasz, według naszej daty, naszego kalendarza. Tutaj kiedyś była pradawna świątynia. Są pozostałości kamienne, więc być może te schody też liczą sobie podobnie. Proszę bardzo, kontynuujemy tędy. Haps, haps, haps. No, tutaj schody nieco się zwęziły i uległy jeszcze większemu pogorszeniu. Obok w dalszym ciągu demolka. Aha, i tutaj zaczyna się nieco bardziej jeszcze sytuacja komplikować. Piękny korzeń. Aż zrobię zdjęcie.
Tam dalszy ciąg, te molki po drugiej stronie, na tym zboczu, ale zwróćcie uwagę, jakie olbrzymie spadowiska skalne, bym tak ujął. Tak jakby jeden ciąg, drugi, trzeci i w międzyczasie mnóstwo suchych drzew uschniętych, które poprzewracane leżą, potężne. Piękna taka dolina, ale też ma już w sobie coś innego, coś unikalnego ta trasa, te góry. To jest wspaniałe. Uwielbiam to, że podróżuję jako jama, że podróżuję cały czas po jednej wyspie, praktycznie nawet po jednej prefekturze. No teraz jestem, mam parę kilometrów, może paręnaście w głąb prefektury Fukuoka. Nie Ōita, ale to jest w dalszym ciągu nie jakiś rozległy obszar. I ciągle odnajduję różne inne formacje skalne, totalnie różniące się od siebie. To jest wspaniałe oczywiście. Tu z kolei jest ciekawa historia. Mianowicie jest napisane, że młody chłopiec, wracając ze świątyni, spadł z tego klifu. W tej chwili to jest zabezpieczone siatką, zaraz wam pokażę, jak to wygląda tam na zewnątrz. Spadł na dół, ale szczęśliwie nic mu się nie stało, przeżył. I od tamtej pory ten klif nazywa się Chigo Otoshi, to znaczy dziecięcy spadek, dziecięcy upadek. Tutaj jest jakaś jama, nie wiem kto to. Może jakieś zwierzaki sobie tutaj wygrzebały, żeby schodzić, ale spójrzcie tutaj, jaki to jest potężny spadek pomiędzy tymi skałami. Tak, tutaj też zabezpieczenie, czyli rozumiem, że cała ta strona jest takim stromym klifem. Wygląda na bardzo stare. Być może z tego samego okresu, co te schody i te górne świątynie. Piu, piu. Co za klimat. Czy nikt tędy już nie chodzi? Całkiem możliwe. Dobra, idziemy. Niezły klimat, co? Wydaje mi się, że tylko ja wybrałem gdzieś tą trasę. Wszyscy poszli tam na tym skrzyżowaniu poprzednim prosto. Ale nie mam wyboru, skoro już wybrałem tą drogę, to tędy mam trochę bliżej. Tamtędy bym w ogóle dookoła już musiał zrobić straszne. Nie wiem, czy bym zdążył przed zachodem słońca do auta. O, jakieś drzewo wielkie powalone. Centralnie na środku drogi tam. Jeszcze. Totalnie na odludziu jest wiata, stolik i ławka. Być może kiedyś ten szlak był bardziej uczęszczany. O, już widzę tam zakręt. Kolejny zakręt, teraz będę w prawo musiał wziąć tą drogę. Dzisiaj jest ciekawiej, bo zazwyczaj schodząc coś tam dogrywam jeszcze i to publikuję. Często są to inne ujęcia od tych, które nagrywam wchodząc, ale jeśli schodzę już zupełnie inną trasą, to wydaje mi się, że to będzie jeszcze ciekawsze. Tak, czyli teraz tędy. A tam dalej droga zasypana, tak czy inaczej, no ale ja mam teraz tędy. Moja trasa prowadzi tędy. Taka sytuacja na dole, taka sytuacja na górze. Niestety okazuje się, że
kończy się miejsce na karcie w drugiej kamerce, więc muszę tą małą trochę jeszcze dograć. Mimo gorszego dźwięku nie mam wyjścia. I teraz tędy. Czyli rozumiem, że jest zejście i tam na górę. No dobrze. Chodźmy za nim. Muszę złapać tę kamerę. Kieszeni. O, droga. Tutaj jest lina. A, rozumiem, że jak tutaj woda płynie w niektórych momentach, to lina pomaga wtedy przeprawić się na drugą stronę. Prawdziwy survival. Teraz co, tędy? No nie, no na 100% nikt tędy nie szedł dzisiaj, a być może nawet w ciągu kilku dni ostatnich czy więcej. Uf, gorąco, ale malownicza jest ta trasa. Znaczy taka przygodowa bardzo, jednocześnie niebezpieczna. Spójrzcie, tutaj są łupki, które się mocno sypią. A tu jest coś takiego. Nie wiem ile metrów, ale mocny spadek w dół, więc poślizg tutaj oznaczałby zjeżdżanie takie w dół. Dosyć szybkie. Na szczęście tu nie wieje zbyt mocno, ale ja wiem, że z tej kamerki dźwięk jest gorszy. Z tej drugiej zostało tam 2 minuty na karcie miejsca, więc oszczędzam to na wszelki wypadek. Tutaj są jakoś tam tędy sedem, teraz tą dolinę. Poszliśmy tam, idziemy tędy. Są sznury, ale tutaj bardziej chodzi o tą glebę, która jest śliska. No jeszcze jest nadal trochę śliska, ale już znacznie lepsze niż na przykład miesiąc temu. Tutaj pewnie się w ogóle prawie nie dał schodzić tak jak to było na White, gdzie na przykład jak wchodziłem na tą górę z kamiennymi kręgami, no tam była też sroga akcja. Bez sznurków nie dałoby rady. Jeszcze. Dochodzę do jakiegoś otwartego terenu. Stamtąd będzie jeszcze chyba 25 minut, jeśli tutaj nie kłamie ta mapa. Zobaczymy. Zrobiłem niezłe okrążenie, już zacząłem stąd. To były szczyty góry i teraz tędy idę dookoła. Mchem porośnięte wszystko mocno od tej strony. Teraz prosto tędy przez tą łąkę, zdaje się. A tędy jedzie ścieżka. Tutaj jakiś obóz, może skautów na przykład był. Jest tam jakiś budynek, jakiś domek na drzewie. Jakieś miejsce piknikowe, czy to umywalnie są tam chyba.
Tak, ewidentnie jest to teren jakiegoś obozu. Tam widzę ulicę dalej chyba, jeśli się nie mylę. Zobaczmy. Muszę przyznać, że bardzo przygodowa jest ta wspinaczka tym razem. Spójrzcie, tu jest jakiś spory obóz. Nie mam czasu już, żeby go eksplorować, ale z jakąś sporą sceną. Kilka, może kilkanaście domków. Tam są umywalnie. Dobra, ale muszę odnaleźć drogę do samochodu. Znaczy, no, odnalazłem. No, wygląda na to wszystko, że to tędy. Podobno 25 minut. Zobaczmy. Innowatorii. W tle skała. Być może to ma związek z tym obozem tutaj. Pięknie pachnie tu takim lasem jodłowym, iglastym. This way. Ale ja idę tędy. Doszedłem do drogi asfaltowej, która wygląda na to, że prowadzi do tej szkoły tu okolicznej. Och, ale po asfalcie nieco wygodniej. Zobaczymy. Według mapy jakieś obozowisko. Tu jeszcze kemping powinien być po drodze. A później, idąc cały czas prosto, powinienem dojść do parkingu od drugiej strony. Cywilizacja, widzę dwóch ludzi. Dawno nie widziałem ludzi. Ancia! Cała gakko deska? Nie, ma sen. Pytałem, czy szkoła? Powiedział, że nie. Jest to miejsce, jakaś brama. Zobaczcie, czyli to jest teren zamknięty. Jokoso. Muszę sprawdzić później, co to jest. Moi drodzy, i oto dochodzę do punktu startowego. Wspaniale. Wspaniała wyprawa. Moje auto jest jedno z ostatnich. Być może są tu tylko jacyś ludzie jeszcze, którzy przyszli do świątyni. Kurtka wodna, spójrzcie na ten piec. Piec, taka koza, jest tak zardzewiały. A rura, został tylko fragment z rury, z której, która odprowadzała dym. O, pięknie, pięknie. No dobrze, czas spakować się. I kończymy dzisiejszą wyprawę. Zrobiłem piękną pętlę. Thank you.
środku gór, zapuszczony i opuszczony sadek śliwowy, bo to śliwy kwitnące. Słońce już zachodzi, a do domu jeszcze daleko.